Cześć wszystkim. Znajduję się już w Turcji, jak widzicie, nad morzem, w nadmorskiej miejscowości, której nazwy nie pamiętam. Zazwyczaj na wyścigach szosowych, etapowych nie przywiązuję specjalnie wagi do tego, gdzie jestem. Po prostu jest miejsce, gdzie mam hotel, potem stąd się przeniosę do innego miejsca, gdzie mam hotel i tak dalej, więc tak sprawdzam tylko, gdzie jest najbliższy sklep i tyle z lokalnych, że tak powiem, lokalnych informacji, które mi są potrzebne. Podsumowanie Cape'a, zanim przejdziemy do etapówki szosowej. Obiecałem odpowiedzieć na wszystkie pytania, więc po prostu będę po kolei leciał. Generalnie to chyba będzie w którymś z pytań, ale trochę dochodziłem do siebie. Jestem 10 dni po mecie Cape'a i tak naprawdę dwa ostatnie dni to były dopiero dni, kiedy mogłem zrobić jakieś normalne treningi i wejść na obroty. Ale to też wynikało z tego, że logistycznie miałem dosyć zagmatwane ostatnie dni. Z Cape'a wyleciałem z RPA w poniedziałek, we wtorek byłem w Hiszpanii. Rower odebrałem w środę, potem w sobotę wylot do Polski i w poniedziałek tutaj do Turcji, więc tak naprawdę trochę też miałem w głowie tak podświadomie zakodowane, że mam takie 10 dni, gdzie naprawdę nie ogarnę żadnego dobrego treningu przez te podróże i zmęczenie, więc organizm trochę się wyciszył i tutaj przed wyścigiem dopiero czuję, że odpala na wszystkie cylindry, że tak powiem. Aczkolwiek muszę przyznać, że było to bardzo męczące, w sensie po Cape'ie byłem bardzo zmęczony i czułem to bardziej niż po innych wyścigach, które dotychczas jechałem, więc to tyle tytułem wstępu i przechodzimy do pytań. Lukiaki pyta, dlaczego takie wyścigi jeździ się w parach? To jest pytanie, na które odpowiem taką moją wiedzą, w sumie niesprawdzoną. Nie szukałem tego, ale generalnie z tego, co zrozumiałem, jak już jestem na MTB te 2 lata i gdzieś tam z rozmów wynikało, że taka oldschoolowa, powiedzmy, tradycja, żeby po prostu było bezpieczniej, że na takie długie etapy, żeby samemu nie jeździć, no bo jak coś się stanie, to faktycznie można sobie nie poradzić, czy jakaś kraksa, czy jakieś takie rzeczy. W sumie jest to trochę taki przetrwaniowy wyścig, więc tutaj wydaje mi się, że dlatego tak jest, stąd wywodzi się ta tradycja. Następny, Kostek Sawicki. To są pytania z Instagrama na razie. Co stało się dokładnie z kołem twojego przyjaciela i czy nie dało się szybciej naprawić? Co się stało? No guma była, znaczy dobił gdzieś w jakimś takim dziwnym miejscu, w ogóle nic tam się nie powinno wydarzyć. Ale coś musiało być, czego nie zauważyliśmy. No i była tak rozwalona opona, że nie dało się tego szydłować, a dętka zapasowa okazała się, że była dziurawa, więc tutaj niedopatrzenie, no nie wiem, po prostu zwiniętą dętkę zawsze ze sobą wozimy i okazało się, że gdzieś w międzyczasie musiała się przedziurawić, no także taki pech, dałoby się to szybciej ogarnąć, jakby dętka nie była dziurawa, sama wymiana to było tam parę minut, niestety tutaj musieliśmy jeszcze jechać na tej gumie do następnego bufetu i tutaj straciliśmy chyba najwięcej czasu. Źródło węgli na etapach oprócz żeli, jakieś wytrawne przekąski. Lukas Zoj 98 pyta, odpowiadam. Raczej nie, raczej żele i picie, bo tak naprawdę na takich maratonach MTB nie ma kiedy zjeść czegoś większego. Ciężko jest jechać i mielić jakieś batony czy rice cake'i i w ogóle otwierać to jeść. Tak naprawdę okna, kiedy jest akurat chwila na drodze, że można puścić kierownicę i coś zjeść, to są wybrane momenty w trakcie etapu, więc zasadniczo tylko żele i węgle, przynajmniej w moim wypadku i Sergio tak samo. Dobra, galaretki miałem jeszcze od 226ers, ale to też szybko się wrzucało i no i potem trochę gryzło, ale to taki słodki, szybki przegryzek. Reklama KJM. Czy w twoim przypadku do udziału w zawodach potrzebna była kwalifikacja? Nie, w moim przypadku nie, ponieważ jako pro team Sergio ogarniał zgłoszenia, on ma drużynę zawodową zarejestrowaną, to jest wyścig UCI, więc jako drużyna zawodowa po prostu mieliśmy prawo startu w tym wyścigu. Ile kalorii poszło w cały wyścig? To chyba zrobię osobne podsumowanie, jakby takie liczby i takie rzeczy, bo też są pytania odnośnie Cape versus Vuelta, więc podejrzewam, że wtedy takie wyciągnę rzeczy jakieś ciekawe z Training Peaksa i to chętnie podsumuję. Aczkolwiek myślę, że trzeba liczyć generalnie wyścigi, tam jechałem około 22 godzin, więc
myślę, że tak 22 tysiące kalorii po prostu. Co było... kolarski, Beskid, niski. Co było najtrudniejsze dla Ciebie, biorąc pod uwagę wszystkie etapy? Wstawanie rano i upał na prologu, ale wstawanie rano to jest chyba coś, co mi się dawało we znaki najbardziej, bo jakby do nakładającego się zmęczenia jestem względnie przyzwyczajony z szosowych etapówek. Natomiast no, to wstawanie rano o 4 z dnia na dzień robiło się coraz trudniejsze. Zofia Krysik pyta, czy będę walczył o kwalifikacje na Igrzyska Olimpijskie? Tak, będę. Również Zofia. Czy planuję powtórkę? Chciałbym. Nie planuję, bo to jeszcze jest za daleko, aczkolwiek chciałbym na pewno. Jak będzie bliżej i będę wiedział, jakie są możliwości, to zacznę planować. Maciej Powolny, czy miałeś momenty, w których czułeś, że jesteś na granicy swojej psychiki? Nie. To nie tak. W sensie to po prostu wyścig etapowy, bardzo ciężki, który przejechałem, ale granice mojej psychiki są w daleko innych miejscach i raczej nie kolarskich. Karol Ostaszewski, Cape Epic kontra Vuelta. To właśnie już widziałem, że będą takie pytania, więc podsumuję to gdzieś indziej. I mam nadzieję, że te żaby nie zepsują dźwięku z nagrania. Dobra, procentowo ile węgli w trakcie jazdy przyjmujesz, to już było. Aha, nie, węgli w trakcie jazdy przyjmujesz z napojów, ile z żeli i batonów. No, czyli tak jak mówiłem, żele i napoje. Nie wiem, procentowo ciężko to wyliczyć. Brałem ze sobą więcej węgli niż potrzebowałem i po prostu starałem się przyjmować tyle, ile byłem mogłem. Tyle, ile się dało w trakcie etapu. MTB XCO Pro Rider. Jak się regenerowałeś? Jakie suplementy w ciągu wyścigu brałeś na trasie? Słone przekąski dorzucałem ze względu na temperatury i dbałem o to, żeby tam 1,5 grama białka tak wychodziło dziennie. Znaczy dbałem o to, żeby co 2-3 godziny jakieś białko wleciało, 20-30 gram, to tak pi razy drzwi, bo naprawdę nie miałem głowy, żeby liczyć jeszcze tam kalorii. I słone przekąski, jakieś słone kapsułki, takie rzeczy, dużo dosalałem jedzenia, generalnie ja muszę na to zwracać uwagę, do tego magnez wieczorem i jakieś kapsułki na odporność i tam trochę też probiotyku, żeby nie złapała mnie żadna bolączka brzuchowa. Marcin Górnicki pyta, kiedy będziesz w Warszawie? To Ci, Marcinie, już odpowiedziałem, także jesteśmy w temacie. Aga Patoka pyta, ile poszło hajsu in general? Tu musicie pytać Sergio, ponieważ on mnie zaprosił i ja tak naprawdę ponosiłem koszty tylko logistyczne w Hiszpanii. Ale jakbym miał strzelać na podstawie tego, że mój bilet kosztował 1200 euro w dwie strony, czy może 1400 wyszło z rowerami w końcu, na 7 osób, jak organizował ten wyjazd, plus na miejscu, wszystko, to myślę, że strzelam tak 15 tysięcy euro. Jak to jest jechać z Nino? Fajnie, bardzo to było śmieszne, jak na którymś etapie jechaliśmy tam chyba na 6 czy 7 pozycji i nagle pojawił się helikopter, gdzie wcześniej już jeździliśmy na takich pozycjach i helikoptera nie było z nami, więc wiedziałem, że para za nami to musi być Nino i w rzeczy samej tak było. Także generalnie, żeby mieć dobry czas antenowy na Cape'ie, trzeba jechać albo z przodu i w pierwszej trójce i walczyć o etap, albo być po prostu tam, gdzie jest Nino Schurter. Daniel Telej pyta, cześć, jak wyglądało żywienie podczas etapów, ile żeli, dobra, to już było, ile się dało. Co to był za defekt na 5 etapie? To już powiedziałem, takie standardowe pytanie, jakie ciśnienie w oponach Archie MTB? 1,4 przód, 1,6 z tyłu, opony 2,30 i to jest ciśnienie, na którym bym nie wystartował w wyścigu cross country, ani maratonu, którego trasę znam. To jest takie ciśnienie, które w sumie było dobre na Cape'a, bo trochę było za... Dobra, w luźnych zakrętach było mi trochę za twardo, aczkolwiek dużo tam było przelotek takich szybkich, że można było się napędzić, no i jest to bezpieczne ciśnienie takie, żeby nie dobijać. Czy to etapówka dla zwykłych śmiertelników? No tak, no tam generalnie ponad 1400 osób zgłoszonych tak zwanych zwykłych śmiertelników, w sensie tak zwanych, no nie zawodowców, więc da się to przejechać na pewno. Tyle z pytań, moi drodzy, z Instagrama. Teraz YouTube. Wojtek 606, szacun za jazdę, za wynik. Podstawowe pytanie, czy pan Paweł wraca za rok i czy myśli, że zwycięstwo jest w zasięgu? Zwycięstwo... nie wiem.
czy w parze z Sergio, czy ja bym dał radę, ciężko mi powiedzieć. Traciliśmy dużo na etapach, ale ja też nie byłem przygotowany do tego wyścigu. Więc musiał, jakbym pojechał tak na 100% przygotowany tam, że wiem, że jadę tego Cape'a od grudnia i się pod to szykuję i jestem w takiej mojej formie od startu topowej z nastawieniem, że jadę tam walczyć, to bym się przekonał, jak daleko mi brakuje do zwycięstwa, aczkolwiek myślę, że takie top 3, a top 5 to na pewno jest w zasięgu. Czy się nie spodobało? Aha, za rok to chciałem wrócić, to już mówiłem. Co bym zmienił w szeroko pojętym wyścigu? Jedzenie, smar, osprzęt, nawodnienie itp. Było ok. Na pewno to będzie też takie pytanie. Dobra, to potem odpowiem. Gratulacje, dziękuję od Remigiusza. Łukasz Pisiewicz. Paweł, czy miałeś wkładki w oponach? Nie, nie miałem. Na jakich oponach jechałeś? Nie na tych, których mam sponsora, jakiego mam sponsora, więc przemilczę to. Ponieważ przez to, że na ostatnią chwilę wszystko było załatwiane, to niestety nie mogłem się zatowarować. Nie byłem na to przygotowany. Jakie ciśnienie mówiłem? Sponsorzy nie patrzą. Czy pojechałbyś na innym rowerze? Może na którymś sponsorzy patrzą? Pozdrawiam. I faktor spisał się super. Tu z ręką na serduszko spisał się super. Naprawdę dzielny był wojownik. I ostatnie pytanie. Gdyby pojawiły się kiedyś okazja, pojechałbyś drugi raz, czy wolałbyś w tym czasie jakąś etapówkę na szosie? Chętnie, nie, pojechałbym drugi raz, zdecydowanie. To Cape to jest wydarzenie, dla którego mogę poświęcić swój kalendarz w pierwszej części sezonu. Pozdrawiam Julkę i Wojtka i Ciebie, Łukasz, również. Marek Tyniec, dzięki za codzienne materiały po etapach. Czy mógłbyś porównać wysiłek i charakterystykę szosę z Vuelta? Boże, Cape'a z Vueltą. Dobra, zrobię o tym osobny odcinek. Super miejsce, gratuluję. Ale czy odpowiedziałeś? Pytałem o mechanika, którego mieliśmy na trasie. To od Rychol MTB. Mieliście na chacie. To był ktoś, kto jechał z wami, czy jakiś lokalny? Nie, to był mechanik z drużyny Sergio, Guillem. Bardzo, bardzo fajny chłopak. Bardzo, bardzo robotny, bardzo taki żywy, aktywny, ambitny. I dobrze robił, i fajnie robił. Porobione było i super. Andrzej Piotrowski. Tu gratulacje, to dziękuję. I wspaniały wynik. Dobrze, to dziękuję za tak. Przede wszystkim co do pytań. Jak to się stało, że Sergio skontaktował się z tobą w sprawie wyścigu? Nie miał partnera, jego partner z drużyny wypadł. Nie pytałem dlaczego, nie moja sprawa. Zapytał się, czy chce jechać. Powiedziałem tak, chcę jechać, aczkolwiek absolutnie nie jestem do tego przygotowany. Powiedziałem mu, że nie jestem w stanie zorganizować nic w te 10 dni do startu. Więc Sergio jakby wziął wszystko na siebie, bo wcześniej znaliśmy się, lubiliśmy się, byliśmy w kontakcie, poznaliśmy się trochę przez Maję Włoszczowską i Przemka Zawadę, ponieważ Sergio jeździł z Mają w krosie, więc tutaj było takie, że o, pozdrów Sergio, jak tam wyszło, że zaczynam się ścigać MTB i on był na liście startowej i ja też i tak się trochę skumaliśmy, więc tutaj jakby byłem jedną z pierwszych opcji, byłem drugą jego opcją. Pierwszą Daniel Grismajer z Villiera, ale on już jechał w innej parze, a drugą byłem ja, bo Sergio nie wiedział do końca, czy przez to, że jestem w drużynie szosowej, to czy w ogóle będę chciał jechać, ale chciałem i pojechałem. Pierwszy etap Cape Epic był waszym pierwszym wspólnym startem. Mieliście wcześniejsze treningi, jeśli nie, to miesiąc... Nie, w naszym przypadku miesiąc treningów by niczego nie zmienił, ponieważ dogadywaliśmy się bez słów. Super połączenie, special connection, jak to nazwał Sergio. Naprawdę było super. Także wspólne treningi nic by nie zmieniły. I tutaj historyjka, że ja byłem też miły jak Nino na trasie. Bardzo dziękuję i pozdrawiam Cię, Damianie. Brawo Panie Pawle, dziękuję. Panie Radosławie, jak wygląda zaplecze między taką drużyną jak Wy, a na przykład jak World Rally w kwestii sprzętu, ilości ludzi itp., czy to jest duża różnica? Myślę, że nie. Mieliśmy masażystę, mieliśmy mechanika, mieliśmy Chrisa od mediów społecznościowych na dwuosobową drużynę. To start dosyć spontaniczny, jak to się wydarzyło, to już właśnie omówiłem. Jak wygląda regeneracja pomiędzy etapami, masaż, jedzenie, odpoczynek. Z kołem omówiłem, jesteście zdani na siebie, czy na trasie jest pomoc mechanika? Jesteśmy zdani na siebie, mamy boksy techniczne, ale w boksach technicznych nikt nam nie może pomóc, czyli możemy naprawić rower, żeby jakoś się doturlać do boksu technicznego i w boksie technicznym mamy przygotowane nasze torby z rzeczami,
z których możemy korzystać. Tam mamy pół roweru, możemy przełożyć tak naprawdę, ale musimy to zrobić sami. Koszty to już było. Gratulacje, dziękuję. Siemano, na wstępnie wielkie gratki. Pytanie, czy planujecie starty w innych epikach? Borikson WWA. Borikson jest z Kielc. Ale dobrze, Boriksonie WWA. Nie, nie planujemy. To był spontan i może w przyszłości. Zobaczymy. Mam nadzieję, że w przyszłym roku Kejpa również. Dobra. Ninja, okej. Okay. Jakie wrażenia po jednym z najcięższych maratonów świata? Mega. Tak jak, no myślę, że we wszystkich odpowiedziach znajdziecie tutaj, że raczej się jaram i pozytywnie jestem zaskoczony, tak pozytywnie odbierałem całą imprezę. Planujesz wrócić za rok, Jakub? Tak, jak mówiłem, nie planuję, ale chcę. W sensie za wcześnie, żeby planować, ale tak chcę. Jakiego smaru pan używał w trakcie na takie suche warunki? Sergio załatwił Squirt na FRPA. Dostaliśmy od nich, więc takie... O, na resztę pytań odpowiedziałem. Dobrze. Jak planuję odżywianie na taki wyścig? Planuję 120-140 gram węgli na godzinę, a w międzyczasie po prostu w hotelu, w domu. Jak jestem głodny, to po prostu dojadam. Nie dopuszczam do tego, żeby być głodny, bo jak jestem, zaczynam się robić głodny, to znaczy, że organizm się domaga. Czy mam dietetyka? Miałem kiedyś, współpracowałem i ogółem zachowałem jakieś takie wytyczne, które pozwalają mi przeżyć w kolarskim świecie. Jakie było największe kolarskie nazwisko? Pyta Maciej Godorowski. Nino. I potem długo nikt. I potem jeszcze trzy razy Nino. As South African Polish guy, did you enjoy it? Yes, I did. Super nice experience. Brawo i dzięki, fajnie oglądało się. Dobra, dziękuję. Iż ostatnie to są na, moi drodzy, Facebooku. Wszystkie komentarze. Poproszę o przepis na tą owsiankę, po której się tak lata na Kejpie. Nie jadam za dużo owsianek na Kejpie tak naprawdę. Na śniadanie jem ryż i jajka. W ciągu dnia jakąś tam sobie robię, ale to w ramach przegryzki tylko. Ile to kosztuje i czemu tak drogo? Nie wiem, znaczy tak podliczyłem, ile to kosztuje, ale to tak pi razy drzwi i nas nie obowiązują, bo tutaj jest, że 7800 dolarów za dwie osoby. Nas to nie obowiązuje, bo my nie jesteśmy w pakiecie takim amatorskim, tylko drużyny pro mają inną wejściówkę, ale nie mam pojęcia, ile to kosztuje. Darek Banaszek. Boże, jaki ty już stary jesteś, Paweł. Panie Darku, kto to widział? Paweł Peciak. Po pierwsze, to brawo, jeszcze jeden dzięki. Dzień dobry, do pytań. Skoro natłukłeś tam 1700 TSS-ów, to jak wyglądało twoje normalne tygodniowe obciążenie treningowe? Natłukłem tam więcej TSS-ów, natłukłem tam ponad 2000 TSS-ów. Wcześniej największy tydzień, jaki zrobiłem do Cape'a, to było 1200 TSS-ów. Mówiłeś dużo o węglach, jak wygląda podaż białka. To też wspomniałem. Może trochę z innej beczki, ale czy wystartujesz na MPXCO? Tak, planuję wystartować na MPXCO. Ile czasu potrzebujesz po takiej rzeźnickiej etapówce na regenerację? No tak jak mówiłem, jestem 10 dni po i czuję się już gotowy do akcji. Ale pewnie gdybym miał się ścigać w weekend, to też bym się ogarnął, jakbym nie miał takich skomplikowanych podróży. Więc tak mi się wydaje, ale takie 3 do 5 dni to zdecydowanie musiałbym się odkopać. Gdybym miał wszystko tak zrobione w punkt i nie był zmęczony, zajechany dodatkowo podróżami. Z Krzyśkiem Łukasikiem chciałbyś to pojechać. Pewnie Krzysiek mocniejszy od tego pana. No tutaj Kamilu już pisałem, że nie tego pana, tylko Sergio, bo to bardzo sympatyczny gość. Czy z Krzyśkiem chciałbym pojechać? Pewnie, że chciałbym pojechać z Krzyśkiem. To jest mój bardzo dobry kolega, super mocny zawodnik. Fajna polska para by była do walki, także jak najbardziej, aczkolwiek wątpię, żeby to... Znaczy, nie, może nie wątpię, ale na ten moment jest to ciężkie do zorganizowania. Andrzej Zyzak. W jaki sposób zestawiliście zespół? Taki, że Sergio zadzwonił, ja się zgodziłem. Mając obecne doświadczenie, co zmieniłbyś, gdyby było pewne, że za rok także startujesz? Budżet nieograniczony. No to, żeby mnie Maybach odebrał. Maybach, żeby mnie odebrał z lotniska albo z helikopter najlepiej. A tak serio, to jakbym mógł dołożyć tak realnie coś, to bym wziął ze sobą dietetyka, który by nam przygotowywał jedzenie i liczył dokładnie co, kiedy, jak jeść, bo trochę mi się
To nie było jakieś super trudne i z dnia na dzień coraz łatwiejsze, ale wolałbym się tym nie zajmować, o tak. Wolałbym, żeby ktoś był w kuchni cały czas i przygotowywał jedzonko i mówi i do, wydzielał mi po prostu porcję węgli na etapy, żebym nie musiał się tym zajmować. I tutaj pan Wysław Golec w sumie ma podobne pytanie, mając obecne doświadczenie po tym starcie, na co zwróciłbyś uwagę pod kątem przygotowań? Tu a propos przygotowań, to w ogóle jest tak, że można się przygotować do tej etapówki świetnie i złamać koło na pierwszym etapie, więc generalnie przygotowałbym się fizycznie do tego lepiej, gdybym miał na to budżet, to bym zabrał ze sobą jeszcze dietetyka do tych osób, które wymieniłem, które mieliśmy na miejscu, a poza wszystkim to sprzętowo myślę, że było ok i tyle. Czy uważasz AC za jeden z najbardziej wymagających pod każdym względem, czy najbardziej wytrzymałościowym? Bardzo to jest wymagający wyścig wytrzymałościowo, tak. Technicznie na pewno nie. Technicznie Costa Blanca Bike Race czy Mediterranean Epic są dużo cięższe, dużo trudniejsze. Aczkolwiek jak chodzi o całość obciążenia, no to Cape nie ma sobie równych. Czy uważam wyścig za warty powrotu, a może nawet coś, co może uzależnić na kilka sezonów? No tak, w sensie tak, dobrze zadane pytanie, ciekawie. No jest to coś, czym można żyć naprawdę i się na tym skupiać i chcieć tam wrócić i dopiąć swego. I pewnie nie jest to łatwe, bo z roku na rok może się pojawiać coraz to różniejsza i inna przeszkoda, która nas będzie powstrzymywała od tego wygrania. Czy upragnionego wyniku. Co może być według ciebie kluczem do osiągnięcia dużego sukcesu? Wygrana GC etap top 3. Szczęście, dobry partner i dobry ja zawodnik. W sensie wszystko musi być w punkt. Żeby tam powalczyć, to naprawdę wszystko musi być w punkt. Wielkie gratulacje. Ciekawy jestem, czy twoje cyferki otarły się o rekord ewentualnie. Wyciągnę cyferki Karolu. I zrobię z tego. Dario Wimar, Paweł, gratulacje. Dzięki, Darek. Szkoda tego defektu. Potwierdzam. Tyle. 22 minuty. Strasznie się rozgadałem. Znaczy starałem się nie rozgadywać właściwie, ale tyle było waszych pytań. Dzięki za wszystkie. Wrzucam to. Mam nadzieję, że wszystko będzie ok ze sprzętem i jesteśmy na tak zwanych łączach. Będę wrzucał, od jutra zaczyna się etapówka, będę wrzucał materiały z etapówki, a teraz uciekam na masaż. Pozdrawiam serdecznie.